Wiesz jak to jest. Wstajesz rano, jesz śniadanie, czasami nawet go nie jesz. Później pędzisz do szkoły, na autobus, tramwaj, pociąg, docierasz tam. Kartkówka, sprawdzian, kartkówka, sprawdzian, kartkówka, sprawdzian. Później egzaminy, matura. Wszystko po to, by zapewnić nam lepszą przyszłość. Cześć, mówiłeś coś? Nie. Nie no, słyszałam coś o maturze chyba, ale gadasz sam do siebie. A, wiesz co, motywowałem się. W końcu to nasza przyszłość. Przyszłość. Ciekawe jaka ona będzie, kiedy będzie katastrofa klimatyczna. Co takiego? Katastrofa klimatyczna? Jakby to była poważna sprawa, ktoś by coś z tym zrobił. Michał, jest serio źle. Jest tak. Naprawdę bardzo, bardzo źle. Na pewno. Potrzebujemy rzetelnej edukacji klimatycznej w szkołach, bo wiedza jest pierwszym krokiem, by zwalczyć katastrofę klimatyczną.